Wernisaż wystawy pokonkursowej Niepodległa odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie Majoracie. W konkursie wzięło udział 13 szkół z 4 województw – lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Wpłynęło 38 prac, wyróżniono i nagrodzono 11 z nich. Ten rok jest rokiem stulecia, dlatego już na początku roku szkolnego pomyśleliśmy, że trzeba zrobić coś ciekawego, co po prostu, czym się wyróżnimy wśród innych szkół. Wszyscy planują apele, wszyscy planują konkursy plastyczne, no i my zaplanowaliśmy konkurs plastyczny, ale konkurs plastyczny o zasięgu ogólnopolskim. Plan powstał w marcu, czyli jakieś pół roku temu. Były szkoły spoza gminy, były szkoły spoza powiatu, były szkoły spoza województwa. Jesteśmy bardzo dumni. Wernisaż rozpoczęła wzniosła część artystyczna. Aleksandra Wysokińska, Filip Gosek i Natalia Wysokińska, uczniowie szkoły podstawowej w Kępkach, wykonali m.in. utwór Jacka Kaczmarskiego Mury. Wartości patriotyczne i różne spojrzenia na temat niepodległości podkreślał Jarosław Koczkodaj. No cóż, pracę z tak wielu szkół, które tutaj mamy, w zasadzie nie szkół, to są prace autorskie, to są prace dzieci, młodzieży szkolnej, szkoły podstawowej, pokazują, jak bardzo różne spojrzenie na Polskę i polskość i niepodległość naszej ojczyzny mają ci młodzi ludzie, bo od takich, bym powiedział, no, obrazków, jak tu gdzieś widzimy, Piłsudski na koniu, czołgi, czyli ten etos walki ustawicznej, poprzez Polskę, tutaj widzimy, która jest obrazowana sercem biało-czerwonym, poprzez Polskę, która jest obrazowana właśnie takim polem maków na tle słonecznego nieba, czyli normalna nasza ojczyzna, tak? Wiadomą rzeczą jest nasz młody twórca jest bardziej historycznie wykształcony, to widzisz te akcenty, także czyli jak Piłsudski, czyli Łani, ale tak naprawdę polskość rozumiana w ten sposób, uważam, jest jak najbardziej dopuszczalna. Każdy z nas wie, że na tym polega niepodległość. W kategorii klas 1-3 przyznano 2 wyróżnienia. Dla Pauliny Malon ze szkoły podstawowej nr 1 w Łukowie i Wiktorii Miszczak ze szkoły podstawowej w Domaszewnicy. 3 nagrody główne zdobyli Oliwia Zakrzewska z zespołu szkół w Zabielu oraz 2 uczniów ze szkoły podstawowej w Woli Ocieckiej, Tomasz Nędza i Norbert Marć. W kategorii klas 4-7 przyznano 3 wyróżnienia i 3 nagrody główne. Wyróżnienia dla Aleksandry Witek ze szkoły podstawowej w Domaszewnicy, Alicji Szymczak ze szkoły podstawowej w Zatorach oraz Bartosza Domańskiego ze szkoły podstawowej w Kępkach. Nagrody główne przypadły dla Wiktorii Biernackiej z zespołu szkół w Zabielu oraz Igora Kasaka i Magdaleny Borkowskiej ze szkoły podstawowej w Gołąbkach. Iwona Mikołajuk podkreślała rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych. My czujemy na sobie odpowiedzialność i ciężar, że kształtujemy przyszłe pokolenia i naszym zadaniem jest, żeby młodzi ludzie znali swoją przeszłość, bo na niej można budować dobrą przyszłość. Poziom wernisażu zaskoczył nie tylko przybyłych rodziców i dorosłych gości. Pod wrażeniem prac byli także najmłodsi uczestnicy. Bardzo podobają mi się wszystkie prace, które stworzyły dzieci z różnych szkół. Wszyscy autorzy bardzo się postarali i chcieli wyrazić to stulecie niepodległości Polski jak najlepiej, jak się da.